Poczekajcie, na razie kontrola jeszcze nie wyszła z autobusu, więc poczekajcie chwilę. Ok? Więc bardzo przepraszam, ale kontrola musi dać bilety. Więc bądźcie wyrozumiali. Kontrola. Nie chcę się patrzeć. No, moją stronę, więc nie będę na to patrzeć, chociaż tyć. Będę pogadać. Tak. Życzę wam pięknego tak tego oglądania. Niestety, ale jak już mówiłem w pierwszej części o autobusie licencji są właśnie w tym momencie niektóre filmy muszą sobie raczej w telefon galesby, więc bardzo przepraszamy. YouTuber będzie was przepraszać. Tak, jeśli ci się nie podoba, no to no to dam wam sekundę, albo w ogóle nie oglądać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej. Skoro informacje już pan. O, jakiś kierowca jakiś stał na środku ulicy. Tam ci się nie podoba. A tam mamy otwarte klatkę z tobą. LOL. Nie może nawet złodziej tam wleć. Albo jakiś szczurzel, tak? Albo jakiś pies. No nie może wleć, jak się robi się na to wejdzie do tyłu. Następny przystanek. A tam. I kolejna osoba. No, kurczę, bladek. A tam mamy prawdziwy autobusa. Pamiętajcie, numer 666. Właśnie, jak robiłem tego autobusa na YouTube, więc dam wam link do tego filmu. A tam mamy żabkę od 6 do 23 i od 7 do 23. 800-lecia 59 punktu piechoty, stacja Inowrocław-Rąbin. Dziękuję za to, że gadasz w autobusie. A tu mamy Radzikowski. Ty właśnie nie kursuje, albo to chyba prywatny autobus jest. Nie wiem, czy to prywatny, ale czasami jeżdża tutaj, więc można to myśleć, że to jest prywatny autobus. Zobaczcie, wjeżdża teraz autobus. Tu mamy Piotr i Paweł. Tu mamy Anglo Studio. Trwa to 14:20, a druga szkoła języka angielskiego na pawilonie ulicy albo Łezgowskiego, albo Szarych Szeregów. Właśnie są otwarte od 13:21. Tak późno kończą, bo to jest jakiś skandal. To hańba dla nauczycieli. No właściciele, słyszysz mnie? Właściciele? Hańba! Jak mogą właśnie nie kończyć tak późno, o 20 o 21, to jest jakiś skandal. Ale daję łapkę w dół, to uda tych właścicieli. Teraz na szczęście tam nie chodzę. Ale oczywiście są też tacy inni ludzie, którzy uwielbiają takie godziny. Właśnie. Jak lubią kończyć też nawet później, no to wpadnijcie lepiej do szkoły języka angielskiego i na słabości, którzy lubią kończyć bardzo późno. No od 20 do 21. Niepodległości Gruszkowskiego. Niezbyt polecam. Tam? A jeśli ktoś lubi chodzić, aż kończyć lekcje w nosy od 20 do 21, no to wpadnijcie. Mamy Biedronki i kolejny sklep autobusowy. Niechowicka Niepodległości. Piękne Biedronki. Nie, zablokowane niestety okienko. Zablokowane. Weź
trafił? No niestety. Nic. Tam stoi mój ulubiony autosan H9. Lubię autosany H9. Bardzo uwielbiam. Więc chcą dowiedzieć się, skąd powstała fabryka Sanok, no to wam powiem wam link do o motoryzacji, jak powstała fabryka autosanu. Nie wiem, to lubi autosany H9, no to sobie mam link. O, wiecie, autosana H09. Tu mamy słynnego autosana H9, sobie rozbliżenie. Zaraz. O, plus dwa autosany. Pierwszy tu mamy szkolny autosan H9. A tu mamy już pasażerski autosan H09. Jedziemy Gniewkowa. Troszeczkę jest tutaj otwarty silnik. Mam nadzieję, że się nie popsuje. Trzymajcie kciuki, żeby nie popsuć. Udało się, nie było śladu awaryjny. Dać. Godzina 30, dać. Teraz wracam.